Cześć. Pokazywałem wam już, jak zrobiłem mury do tego tarasu, a teraz przyszła kolej na płytę betonową, która będzie podstawą do desek tarasowych. Cały ten teren jest drenowany i zasypany warstwą przepuszczalną wzdłuż murka. Natomiast pod samą płytą zasypany jest gruz, który zebrałem po budowie z całego podwórka. Pokażę wam, w jaki sposób przygotowane jest podłoże pod tą płytę oraz w jaki sposób zazbroiłem to miejsce oraz gdzie dałem wzmocnienia. Ustawimy sobie prowadnicę do ściągania betonu ze spadkiem od okna oraz zadbamy o to, żeby końcówka betonu wyglądała estetycznie. Zapraszam na film. Czyli, żebyśmy się dobrze zrozumieli, poziom murka, czyli ta powierzchnia, to jest powierzchnia, płaszczyzna betonu. Czyli beton będzie od tego miejsca, od poziomu betonu, tego murka, szedł do góry ze spadkiem około centymetra na metrze. Beton musi być ze spadkiem, żeby woda, opad, który będzie spływał do końca. Potem na to będzie dopiero guma, podkładka dystansująca, ustawialna, legar i deska. Podkładka po to, ta dystansująca, ustawiająca, żebym deski miał w poziomie, bo deski nie muszę mieć spadku, ponieważ woda i tak z nich spłynie, a beton pod spodem będzie ze spadkiem. Dlaczego beton dotąd, a nie niżej, tak żeby deska się zlicowała? No bo jeżeli tak zrobię, to przede wszystkim tak, ziemię musiałbym dać równo z betonem, czyli obniżyć. Bo jeżeli ziemię dam powyżej betonu, no to ona się rozpłynie przy deszczu, po prostu będzie wpływała pod te deski. A tego nie chcę. Chcę, żeby ziemia była niżej, jak woda będzie leciała po betonie, ma przelecieć przez to i wylecieć za ten murek. Tak jak widzicie, tutaj mam zasypane już takim trochę gruzem część ziemi. Tutaj widać jest sznurek wrzucony, ponieważ w tym miejscu, czyli od tego miejsca, tam do tego miejsca będzie taka większa rabatka, a reszta jest zostawiona już. 35 cm będzie w koło zostawione, żeby zrobić taki wąski pasek rabatki. Teraz wybieram, bo tu jest taka ziemia z kamieniami wrzucona, ale to jest trochę za miękkie, więc muszę teraz wybrać to, obniżyć powiedzmy jakieś 20 cm od tego poziomu, tak? Czyli 10 cm idzie na kliniec, 10 cm idzie na beton. Tutaj widać, że przyjechał właśnie kliniec, jest tutaj, więc zbieram, przerzucam w to miejsce część, bo tu jest trochę dołek. A tutaj jest rura, która łączy mi tą stronę z tą stroną. Bo tu będzie beton, prawie do samego końca będzie beton, więc muszę mieć takie miejsce, gdzie mogę temu przepuścić sobie prąd i linię kroplującą. Troszkę wieje, nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale teraz tak, tu był zakopany pies z budą, normalnie wszystko było tu wsypane. Obniżyłem ten teren, gdzie nigdzie były takie większe kamienie zakopane, to je zostawiałem, nawet nie wykopywałem, czy dosypię klińca. I tak, tu na górze zaznaczyłem sobie wczoraj wieczorem laserem dwie kreski. Ta na górze kreska oznacza poziom już desek tarasowych. Ta poniżej to jest poziom klińca. I teraz mam tutaj wybrane, zostało mi trochę jeszcze, widzicie, gruzu, który gdzieś tam był w tej ziemi, to też zaraz rozgarnę. I teraz wsypuję sobie właśnie kliniec. O. Tu jest zabezpieczone styrodurem, żeby nie uszkodzić tam styropianu. No i tak wsypujemy tutaj kliniec teraz po całości, 10 cm klińca, zagęszczam to i będziemy robić prowadzenia do betonu. Kliniec wysypany, zagęszczony już wszędzie. Teraz zostało tylko ponabijać pręty. Tutaj widzicie, tu jest pręt niżej. Można te, które były wcześniej, tylko po prostu je powbijać głębiej, dlatego że one zostaną ustawione do poziomu betonu, który będzie tu wylewał. Minus tam, zależy jakiego pręta będziecie używać, a użyję dziesiątki,
prawdopodobnie na górze, bo stąd od tego pręta do tego pręta będzie puszczony jeden taki długi. W środku jeszcze oczywiście dwie jakieś poprzeczki będą, żeby on się nie zapadał. Tak, więc będą dwie poprzeczki i to będzie prowadzenie dla łaty później do ściągania tego betonu, no bo chcę zrobić spadek ten centymetr na metrze, więc muszę mieć jakieś prowadzenie. I tutaj patrzcie, to jest tak, bo tu będzie jeszcze deska. Jej w tej chwili nie ma, właśnie widać, ale tu prowadzenie potrzebuję tylko w tym miejscu, od tego miejsca do tego miejsca, bo tu prowadzenie przyjmuje deska, więc łatę będę ciągnął po tym i po desce. Tu ciągniemy sobie do końca w to miejsce. No i tak robimy cały taras. Czyli wbijamy sobie pręty z jednej, z drugiej strony. Później wyznaczymy sobie linię i po środku dwa pręty jeszcze pójdą łączące. Tutaj jest ta rabatka, o której mówiłem, większa. Ona idzie do samego narożnika tutaj. A ta rura to jest przepust kablowy z tej strony na tą stronę. Chyba o tym już mówiłem, ale dobra, nieważne. Czyli tak to wygląda. Nabijam pręty, czekam na zachód słońca, żeby móc rzucić laser, bo niestety mam ten czerwony, a jego kiepsko widać w ciągu dnia, nawet z tymi okularami czerwonymi. Pręty są już ustawione, znaczy nie ustawione, przy ścianie są poustawione do poziomu. Potem te są ustawione już ze spadkiem, czyli tu jest niżej. Dokładnie to będzie poziom murku. A teraz nabijam tutaj takie paliki. To są zapaliki. Otóż te paliki będą służyły do zamocowania deski oporowej do zatrzymania betonu, ponieważ to będzie beton blany, a to żeby nam się nie wylewał na tą ziemię, ani żeby ziemia nie była ogranicznikiem, bo na przykład będzie ta krawędź bardzo nierówna, pofalowana, to przybijemy tutaj deskę. I teraz zobaczcie, ten palik jest poniżej, dosłownie, bym się zasłonił troszkę ten, o, jest poniżej troszkę. Czyli wezmę, wypoziomuję tutaj poziomiczkę, o, to tutaj mam 2-3 mm luzu, już sobie pszczółka, osa, po tej lokum, no, 2-3 mm mam luzu i w ten sposób wbijam paliki co pół metra, tak, a tutaj zostawiam sobie 40 ma mieć rabatka. Jak widzicie, to jest sporo dalej, to krócej cofnąłem, bo nie było już ziemi bardzo dużo, więc 40 rabatka, ale muszę odjąć grubość jeszcze deski, bo deska będzie już w rabatce, czyli deska przykładowo 20, czyli 38 będzie do końca murka, tak jak teraz. No i tutaj będzie deska 20, więc będzie w sumie 40 mm luzu. Tutaj później będzie deseczka w ten sposób, o, dokładnie do tych 38, tak, taka poprzeczna. To zobaczcie, jeszcze pierwsza, ostatnia, naciągamy sznurek i kładziemy deseczkę. Tak się rozpędziłem, że zapomniałem wam pokazać, jak to się przybija poszczególne deseczki. Tak jak mówiłem, była pierwsza, zmierzone było 40 minus 20, potem jest tutaj i tam, tak, do tego przychodzi sznurek, tutaj na rogu samym był sznurek naciągnięty do tej ostatniej deski i rozszerzenie do sznurek, później wszystkie deseczki do poziomu, bo to wyznacza nam zarówno poziom, ten sznurek, bo jeżeli pierwszy jest dobrze zrobiony i ostatni jest dobrze, no to mamy wtedy poziom, więc sznurkiem i wszystkie deski kręcimy do tego sznurka. Tutaj mamy, widzicie, już założony kawałek, teraz muszę tutaj dociąć resztę deski. No i tutaj też już jest właściwie spora część rozłożona. Zostały mi tylko docinki. Przyjechała już siatka. Siatka będzie szóstka. W sensie pręt szóstka. Położony i zalewamy. Deski są już przybite. Tutaj mamy spadek, czyli tutaj w jednym miejscu nie będzie poziomu, tylko tu jest spadek bez przymurku i idziemy od strony okna. Tu jest spadek i tam jest też spadek, bo idziemy od okna. I teraz tak, tutaj jak widzicie, została taka szczelina na dole,
pomiędzy deską a klincem. I teraz, żeby nie zasypywać tego ziemią, znaczy i tak będę musiał zasypać ziemią, ale żeby ta ziemia mi się tu nie wysypywała, ani beton mi tam nie wchodził, montuję takie blachy. Takie skrawki blach, czy ścinki 10 cm i przybijam je do tej deski takerem, więc blaszka idzie w ten sposób. O. Coś takiego, ona mi obniża tutaj, tak, zmniejsza ten prześwit i teraz sypiąc ziemię z tamtej strony, ta ziemia się nie przedostaje i beton nie wylewa mi się na tamtą stronę. Więc teraz obijam dookoła, tutaj jeszcze resztę i bierzemy się za montaż tych prętów prowadzących. Tutaj wygląda całe zbrojenie. Dodatkowo w narożnikach wzmocniłem to prętami. Dziesiątkami, takie miałem jeszcze, zostały mi z którejś budowy. Gdzie dołożone jest parę prętów. Tutaj i tutaj. Połączyłem to też jakimś złomem. W sumie to był złom. Tutaj widzicie, o, stare strzemiona gdzieś zostały, jakieś takie rzeczy, więc zostały przyspawane. Tak, żeby połączyć całą konstrukcję razem, żeby to było sztywne. Więc wszystko jest już poskładane, pospawane, połączone. I teraz jeszcze zostało mi włożyć podkładki. O, widzicie? Takie podkładki, gdzieniegdzie będzie kawałek cegły, bo są niższe, wyższe punkty. To widać, równomiernie to nie jest w kręcie rozsypane. Tam jest trochę niżej, ale jest wszędzie 10 cm klinca. Więc tam podłożę kawałek pustaka jakiegoś, cegły, znaczy betonowy element, nie pustak biały, bo to się nie nadaje, cegła też nie jest dobra, ale kawałek betonowej kostki na przykład, o, nadaje się do tego, więc podłożę kawałek kostki, żeby podnieść to zbrojenie i oklejam cały dom tutaj, trzeba okleić całą ścianę, to i tą ścianę trzeba okleić również i zalewam beton. Tutaj pokażę wam jeszcze, o, tu jest wzmocnione w tym miejscu, tu idziemy wzdłuż, to jest połączone z tym, tam jest narożnik i tu przy ścianie. Chodzi o to, że ziemia była trochę słabiej ubita, bo to była świeżo nasypywana ziemia i nie chcę, żeby ten narożnik po prostu się złamał, więc dlatego jest wzmocniony tymi prętami. Mam nadzieję, że to wytrzyma. Kosteczki i kamienie są popodkładane teraz wszędzie. Nie, plastiki się nie nadają jednak, bo jak się staje, to te plastiki się łamią. Więc tu wszędzie jest podłożone już jakieś kawałki gruzu. To trzeba teraz jeszcze będzie przed samym betonowaniem, czyli jutro rano będę musiał zlać to wodą, żeby to lekko zmoczyć. Wtedy lepiej ten beton się tutaj przyklei. Powyrywać takie chwasty większe, żeby nam nie wystawały później z tego betonu. A teraz biorę się za oklejanie ściany całej, żeby się nie pochlapała przy zalewaniu. Ja już jestem gotowy. Beton już jedzie, więc zalewam od tej strony, dlatego że tam na razie jest słońce i żeby nie przesychało mi. Zanim zaczniemy zalewać od tej strony, to słońce akurat obejdzie tamtą stronę dom i tu będę miał cień i stąd sobie będę już powoli ściągał ten beton, aż dojdę tam za róg. Udało się zalać całość już. Jak widać, tutaj jest wszystko ok. Desek nie wypchnęło, czyli zostały na swoim miejscu. Ale mam kilka ciekawych uwag, mianowicie tutaj jest prawie 40 metrów i nie róbcie tego sami, bo zalewaliśmy od tamtej strony i zanim doszedłem tutaj, to tu już musiałem kuć ten beton prawie, bo on był zastygnięty. Niestety, bardzo szybko schnie. A poza tym jest w miarę ok, no jest delikatny spadek, ta woda może nie spływa
gdzieś ona ci kałuża zrobiła. Mówicie, o, bo dopiero co podlewałem. Ale tak, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. To chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.